Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy znowu w Skyblocku w Robloxie. No i w tym odcineczku pokażę wam, jak zrobić automatyczną farmę złota. Nie jest to tak do końca automatyczna farma złota, ale bardzo ułatwia wam to życie. No i po prostu o wiele łatwiej się gra z taką farmą. No i może zostawcie dzisiaj 190 łapek w górę. I będzie fajnie. No i subika, jak to się nawet subika z dzwoneczkiem. No i ja już wam pokazuję, jak zrobić tą automatyczną farmę złota. Tak, więc idziemy sobie. Na początku musimy mieć najlepszy kill-off. Nie musi być najlepszy, ale najlepiej, żeby był najlepszy, jaki może być w grze. Idziemy sobie tutaj do naszego workbencha. I craftujemy tutaj sobie. Dwa industrial chest. Dwa industrial chest. Około Convoyer Belt 4 Convoyer Belt i Industrial Smelter. Jak zdobyć Pink Stick Gear, to macie wszystko pokazane w odcinku, który wam się wyświetla właśnie w karcie. I to wszystko ustawiamy sobie tutaj. Bierzemy sobie Industrial Smeltera, stawiamy tu. Bierzemy sobie, a jeszcze jedna rzecz, jest nam potrzebny totem. Tego. Totem. Węgla. Wstawiamy go tutaj. Tu gdzie? O, tu stawiamy Convoyer Belt. A tu stawiamy. Gdzie jest ten chest nasz? No, szczęścik. Gdzieś tu powinienem mieć tego chesta. O, tutaj mam tego chesta. Stawiamy go tak. Tego chesta stawiamy tu tak. I tego chesta ustawiamy out. I tutaj się to respi, wpada tu, to zaczyna się palić i z tu wypada złoto. Więc będziemy musieli jeszcze włożyć tu złoto. A to będzie tak działało, że tu wkładamy złoto, leci tu i tu wypada. Tylko że mam bardzo dobry sposób na farmienie złota. To nie jest sposób, że zabija się te mobki itp. To nie jest taki słaby sposób, jak wy myślicie. To jest o wiele lepszy sposób. Więc oczywiście musimy pójść sobie na wyspę, na której znajdują się nasze kawałki złota, czy nasze potworki. Tu kupujemy oczywiście jednego takiego. Tak. Idziemy tutaj. Bierzemy sobie brońkę jakąś. O. Zabijacie slime, aż w końcu wam wydropi, jak to się nazywa? Wydropi bufale, coś tam, okej, jak on się nazywa? Bufal. Core Island K. Idziecie tutaj sobie, bierzecie kill-off i pobieracie sobie autoklikera, którego wam dałem w opisie. To jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Ten autokliker jest bardzo dobry i ustawiacie go właśnie tak, jak macie teraz pokazane na ekranie. Stajecie sobie tutaj, szukacie po prostu miejsca, w którym te mobki was nie znajdą, a jest taka skała. Na przykład tutaj, jakby wam się udało wejść na drzewo, ale raczej się nie uda, bo już chyba to zabezpieczyli, że się nie da wejść tutaj na drzewo, ale można było to rozwalić z drzewa i te mobki nie mogły wam wchodzić. Ale ustawiacie się na przykład tutaj, o, one tu wam nie powinny wejść, a jak wejdą, no to trudno, ale ustawiacie się tutaj, odpalacie naszego autoklikerka. Już odpalam, czekajcie chwilę. Już, o. I odpalam tutaj sobie naszego autoklikerka. Ustawiamy na nasz ten. O. I patrzcie. I teraz to się rozwala. Jak się zrespi nowy, to się po prostu rozwala. Ja nic nie ruszam myszką. Nic zupełnie. O. Patrzcie. O. I samo się rozwala. I ustawiacie to właśnie tak, jak macie teraz pokazane na ekranie. I wszystko wam powinno działać. Idziecie sobie gdzieś na przykład na noc i to wam powinno wszystko działać. Ja sobie to przestawię jeszcze. O. I jak widzicie, to wszystko nam rozwala. Tutaj się respi też złoto. Ja w jakieś 30 minut uzbierałem 48 zł. Nie wiem, czy 30, jakoś trochę chyba więcej. Ale nie musiałem nic robić przy tym, żeby uzbierać. Po prostu to jest bardzo efektywna farma. Tutaj też się respi złoto, więc się nie martwcie, że cały czas wam niszczy te inne bloki. Ale tu też się respi często złoto. I najlepiej jakbyście byli na VIP serwerze, bo na VIP serwerze raczej nikt wam tutaj nie zaprowadzi mobów, żeby specjalnie was zabić. To też jest automatyczna farma Crystallized Iron.
I czy tu się respi złoto? Na razie się nie respi złoto, ale zaraz powinno się nam respić to złoto. Zobaczymy, respi się czy nie. Na razie się nie respi, ale powinno się zrespić tam złoto. Zaraz powinno się zrespić, a jak się nie zrespi, to niemożliwe, że się nie zrespi. Powinno się zrespić. Bo ja tak zbierałem 48 złota bez żadnej ingerencji, jakieś chyba pół godziny, nie wiem, ale nie musiałem na pewno zabijać tych mobków i się bać, że mnie zabiją. Kurde, czy wypada to złoto, czy nie wypada? Dawaj, dawaj, dawaj. O, jak widzicie teraz węgiel, więc to wam będzie farmiło wszystko, poza złotem będzie farmiło wam wszystko, co tu się zrespi, ale też się respi złoto. Akurat teraz ja na odcinku nie mam farta, ale respi się tutaj złoto, więc się nie martwcie o to. Tak, więc mi już się właśnie zrespiło złoto, jak widzicie to rozwala złoto. One się respi częściej, ale mi się akurat zrespiło rzadko, nie wiem czemu, może dlatego, że stary serwer, ale respi się o wiele częściej. Wyłączacie sobie autoklikera i możecie sobie już wracać na swoją bazę. Wracacie do tamtych rzeczy, co wcześniej zrobiliście. Ja sobie wrócę, tak będzie lepiej. No i jeszcze jak ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać hashtag gold. A przypnę ci, a nie muszę, zobaczymy, może przypnę serduszko. Tak. Gdzie to jest? O, dobra, tam muszę iść, tam, bo już myślałem, że tam. Dobra, nieważne. Wracamy sobie do mnie na działkę. O, dobra, tam jest to wszystko na dole. Pozdro. Dobra. Wracamy do mnie na działkę. I jak widzicie, mam 47, bo jedno wydałem złoto. Idziemy tutaj do mnie na działkę i wkładamy tutaj nasze złoto. Jak widzicie, to dobrze działa. To cały czas respi nasze totemy i to cały czas respi naszego węgla. Wkładamy tutaj złoto. Ja nie wiem, przypuśćmy sobie, wsadźmy z tyle złota. Jak widzicie, to się respi, wpada tutaj i jak się przepali, to powinno zaraz wypaść nam tu. Wypada? O! Jak widzicie, wypada nam to złoto tutaj. No i jest fajnie. Tylko ja mam tak czasami po prostu, że ja mam za dużą wyspę i to się nie zawsze... O, jak widzicie, teraz się zbagowało, aż tyle nie wsadziłem. O. Że ja mam trochę pobagowaną tą wyspę, ale normalnie wam to będzie działało szybciutko i nie będzie nic znikało. Ja wsadzę jedno. O, i widzicie, wsadziłem jedno, a... Czy to za jednym razem się wsadza? A nie, to za jednym razem się pięć wsadza. Tak, mi nie każdy wypada, mi nie wypada po prostu każdy, bo mam za dużą wyspę, ale u was to powinno normalnie działać. Ja mam tu też dużo tych totemów, więc u mnie nie wszystko wypada. Ale taki sposób jest bardzo dobry. Ja sobie rozwalam już to. Niestety u mnie to tak działa, ale u innych powinno normalnie działać. Może jakbym postawił to trochę dalej, to by działało. Zobaczymy, bo dalej nie mam żadnych można uznać totemów. Pójdźmy do naszej wieży, do mojej wieży, którą robiłem z... Sam nią zrobiłem całą. Trochę już tu zarosło. I wejdźmy może sobie do środka. I w środku to postawmy. Co to? O, dobra, w środku tu nic nie ma. Postawmy sobie tutaj naszego... tego skrzynię naszą. Tutaj tego, tu kolejną skrzynię. Tutaj już nie stawiam tego koala, ale możemy tutaj wsadzić tego golda i dać jednego węgla, albo damy więcej. I zobaczmy, czy tutaj wszystkie wypadną, bo wsadziłem 3 i czy wszystkie wypadną 3. Wyleciały 3, tak. Czyli po prostu musicie to z dala od swoich totemów stawiać, bo wtedy będzie po prostu o wiele łatwiej i nie będzie się to wszystko jakby, nie będzie znikało. Tak, no więc to ma tyle w tym odcineczku. Jeżeli ten odcineczek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. No jak już mówiłem, 100 chyba, ile mówiłem? Nie wiem, nie pamiętam ile, ale tyle wam się wyświetla. No i subika z dzwoneczkiem. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.